start. Próbujemy sobie zadać to pytanie w tym spektaklu, czy taka para, która spotka się po 20 latach, jest w stanie wrócić do rzeczy, które są w środku zapisane, ale ta mapa, która jest w środku, jest już zupełnie pokiereszowana, zupełnie inna przez doświadczenia, przez 20 lat, które dzielą tamto spotkanie. Jeśli człowiek nie będzie w takiej sytuacji, to nie jest w stanie odpowiedzieć. Bardzo mi przykro, jestem tylko aktorem, tu staramy się stworzyć jakąś iluzję, sami może sobie coś kombinujemy na ten temat, ale nigdy w życiu nie odważył się powiedzieć tego na głos. Nie wiem, nie mam pojęcia, myślę, że to jest to co my tu robimy, to jest pewna wariacja w świecie alternatywnym, który się gdzieś tam dzieje, nie wiem. No widziałem zdjęcie na Facebooku. Czyli spektakl jest o miłości, to jest to rzecz uniwersalna, bo to też jest spektakl nie tylko o tym, że jakaś para spotkała się po 20 latach, wcześniej byli razem i tak dalej, tylko to jest o relacjach, to jest relacjach współczesnych ludzi, jak my budujemy relacje, co to znaczy tak naprawdę być w jakiejś relacji z człowiekiem przez 20 lat, mieć żonę i dzieci, a być na przykład nieszczęśliwym, albo tak jak moja postać akurat jest osobą samotną, co to znaczy być singielką w wieku 40 lat na przykład, tak? W dzisiejszym świecie. I to są takie pytania, które zadajemy i które są uniwersalne, według mnie. Raczej chciałbym, żeby historia i bohater ich relacje, zderzenie tych relacji opowiadało trochę samo za siebie. Znaczy, oczywiście, że interesują mnie tutaj pewne tematy, to zderzenie tego sentymentu, ale też jakby sama kwestia tej miłości. W sensie to, znaczy dla mnie idealnym scenariuszem jest taki, kiedy odbiorca pomyśli sobie o swoich dawnych miłościach, o jakichś dawnych relacjach, zacznie sobie wspominać, zobaczy, jakie to wspomnienie w ogóle jest, bo też często, kiedy wracamy do tych wszystkich rzeczy, to może być zarówno wspaniałe, mocne, jak i bolesne. I myślę, że dobrze jest się z pewnymi rzeczami pogodzić. Ten proces godzenia się jest trudny chyba dla każdego i myślę, że jeśli prościej mi się będzie pogodzić po wyjściu z tego spektaklu, to no my jako twórcy wtedy odniesiemy sukces, jeśli chociażby jedna osoba będzie miała taki proces w głowie. Ten człowiek ma 24 lata, Stanisław Kludziński, czyli właściwie mógłby być moim synem spokojnie, bez żadnych problemów i to ja już bym był w dość dorosłym wieku, kiedy on się rodził. Natomiast tak poważnie mówiąc, to jest człowiek, który w głowie jest stary. I to jest akurat komplement. Pomimo młodego wieku on patrzy na świat w bardzo dorosły sposób, z taką szlachetnością człowieka, który już wiele doświadczył i wiele przeżył. Ma w sobie też chęć opowiadania historii, co w polskim teatrze, szczególnie współczesnym, wśród młodych ludzi jest rzadkie. Chcę przeprowadzić jakieś story od początku do końca. Ludzie za tym bardzo tęsknią, w teatrze szczególnie, w filmie to jest oczywiste. Oglądamy seriale wszystkie, gdzie z reguły jest jakaś fabuła, jest jakaś historia i mówimy, wow, ale fajnie wymyślony scenariusz. I to mi się u niego podoba, że on w taki filmowy sposób opowiada tę historię i ma ogromny szacunek do aktorów. A że ma dwójkę cudownych, wspaniałych twórców, czyli Agnieszkę Radzikowską i Michała Żurawskiego, który zgodził się grać gościnnie w naszym teatrze, co dla mnie jest wielkim zaszczytem i wielką przyjemnością obserwować go na scenie, no to ten szacunek przeradza się w pewien efekt artystyczny, oczywiście aktorski. No i liczę na to, że to będzie takie przedstawienie, które będzie ważne i dla widzów 20-paroletnich i 50-letnich, bo każdy się tam w jakiś sposób przejrzy. W swoich miłościach starych, w swoich miłościach nowych. Gumisionka, gumia gody, nie? Gumisie to już stos.